Szczęść Boże. Jutro, dokładnie jutro, minął 2 tygodnie od mojej operacji kolana. Miałem artroskopię kolana, rekonstrukcję więzadła krzyżowego. Jak ktoś gra w piłkę nożną, to na pewno o tym słyszał. Więc nie powinno Was dziwić, że powiem o cierpieniu. Chrześcijanin to człowiek paradoksów. Musi umrzeć, żeby żyć. Musi kochać tych, którzy jego nie kochają. Musi być głupcem w oczach świata. Tak samo jest z cierpieniem. Chrześcijanin to człowiek, który jest otwarty na cierpienie. I podkreślam otwarty, to znaczy nie szukający cierpienia. Czyli nie chodzi o to, żeby gdzieś chodzić i szukać jakiejś zaczepki, żeby się, broń Boże, samookaleczać. Tylko o to, żeby być otwarty na cierpienie. Co to znaczy? To znaczy nie dziwić się, kiedy cierpienie przyjdzie. Każdego to spotka. Każdy cierpi na swój sposób, każdy przeżywa cierpienie inaczej. Ale chrześcijanin przeżywa cierpienie z Chrystusem. Tak jak Chrystus doświadcza bólu, Chrystus, kiedy szedł na drodze krzyżowej, nie niósł krzyża z podskokami, ale też upadał, też krzyczał z bólu, kiedy go przybijali. I tak samo chrześcijanin, to nie jest jakiś superman, który z uśmiechem na twarzy mówi: o Panie Boże, oddaję Ci cierpienie i cierpię z Tobą, ale faktycznie przeżywa cierpienie. Ale w duchu przeżywa to wszystko w spokoju, ze spokojem. Tak samo jak Chrystus może też to cierpienie ofiarować. I to jest coś nietypowego, co dla świata właśnie jest czymś głupim, co nie jest do pojęcia, że chrześcijanin ma cel. Chrześcijanin zna cel cierpienia. Może to cierpienie ofiarować w czyjejś intencji. I tak też ja się staram podczas mojej rekonwalescencji ofiarować te różne bóle, które przychodzą. Różne rzeczy się wtedy na usta cisną. ale staram się to z Panem Bogiem przeżywać. Dobrej nocy.